Razem ze mną Lauryna Zbelianska, bez wątpienia najlepszy gracz meczu. No właśnie, ale drużyna Stali budowała przewagę w tym meczu, a rywale zawsze wracali. Czy to był dla nich trudny mecz? Lauryna, you were building your advantage, but your opponents always come back. It was a tough game for you? Yes, it was a tough game. We got to stay focused on defense because we let them score easy and they did us great problems. Laurynas mówi, że przede wszystkim to był dla nich trudny mecz. Musieli pozostawać skoncentrowani w defensywie, nie dawać im łatwych rzutów, które się czasami zdarzały. No właśnie, Laurynas teraz jest liderem zespołu i chyba kluczem do sukcesu było to, że szybko znalazł zrozumienie ze swoimi kolegami. Laurynas, now you are leader. It was only third game in this team. Do you think that you quickly, very quickly, found understanding with your teammates? Yes, I mean, coach gave me a good idea how to play. I mean, I got big responsibilities now in the team and I have to deal with them. Laurynas mówi, że trener dał mu pomysły, jak dobrze grać, dobrze wejść w zespół. Laurynas oczywiście chce z tego skorzystać i godzi się z tym. No i na razie w roli lidera wypada znakomicie. No właśnie, ale następny mecz za 20 godzin. Czy będą zatem gotowi? It's a difficult tournament. You play next game in 20 hours. Will you be ready? Of course we'll be ready. I mean, we have to do recovery now and we'll see tomorrow. No właśnie, teraz trzeba odnowić siły, przejść odnowę biologiczną, no i być gotowym za 20 godzin. To naprawdę wymagający turniej, a to dopiero będzie drugi mecz. Wracamy do naszych komentatorów.